stare idzie przez pola umęczone, łamiąc nad głową swe ramiona, łamiąc nad głową swe ramiona. Bo jedna miał głowę nabitą wielką polską poezją. Mnóstwo wierszy znam na pamięć. Nie był żadnym profesorem literatury, ani nauczycielem. Był artystą rzemieślnikiem. Robił brązy, żyrandole, świeczniki, rzeźby z brązu. No, między innymi w wielu kościołach są jego również w katedrze warszawskiej jego dzieła. Również ta, no akurat to nie dziadka, tylko pradziadka, jak Państwo kiedyś do Warszawy przyjadą, to taka krata, która ogradza pomnik Adama Mickiewicza na krakowskim przedmieściu, to jest to dzieło mojego pradziadka z kolei. Taka piękne, roślinne takie motywy, także mam się czym pochwalić. Ale wracamy do tego, że on lubił czytać poezję. Ja mam taki w oczach taki widok, jak on jako pan już naprawdę bardzo, bardzo wiekowy, bo dożył przepięknego wieku, siada sobie z tomikiem poezji i czyta. A babcia mu wtedy nie przeszkadza. Cokolwiek na tym świecie człowiek mieli swoje, wdzięczym Cię ten serce, a nie wyznawam. Bo nadto przystojniejszej ofiary nie mam. Niż jakiś prozaik czy uczony profesor potrzebuje na to całego traktatu, takiego grubej książki. Poeta to taki człowiek, który potrafi coś takiego ująć czasem w jednym zdaniu. Więc poezję warto czytać, ale w dzisiejszych czasach, co dużo mówić, mało się czyta poezji, bo czasy są, jak się mówi, takie mało poetyczne. Tak? Czasy są wielkiego pośpiechu, tak, zakupów, dorabiania się, czego jeszcze. I tę poezję mało kto czyta. Ale poezja, jeżeli się do niej dołoży muzykę, często bywa gdyby taka łatwiej sprawna. No, co tu dużo ukrywać, dzięki na przykład Markowi Grechucie czy pani Jerzy Marczyk, mnóstwo ludzi poznało wiersze, które być może, no, które być może by nie sięgnęli. A zamorzałe zboża, deszcz ożywia stanie swoich rąk, wszelkie zwierzę patrza swej żywności. Tego żywisz swej szczodrowości. Nie wiem oczywiście, jak Państwo, co Państwo sądzicie na temat tego Nobla, bo są bardzo rozmaite na ten temat wypowiedzi, od entuzjastycznych do bardzo krytycznych, że kto to słyszał, żeby jakiś tam śpiewak dostał Nobla, ale ja akurat uważam, że w porównaniu z wieloma nagrodzonymi w latach ostatnich, no to Dylan dostał tego Nobla jak najbardziej słusznie. No ale dobrze. Leonard Cohen. Zapowiedziałem, że ta piosenka, którą czynimy, ale są to teksty generalnie trudne, właśnie bardzo poetyckie, a więc no, trudno by się było spodziewać, że ktoś taki zrobi karierę jakąś taką no, rzeczywiście fantastyczną w tym świecie, gdzie raczej no, preferowane są teksty piosenek proste albo wręcz czasem głupawe, prawda? Po drugie, karierę rozpoczął mając ponad 30 lat. Zapewniam Państwa, że to jest wiek zdecydowanie późny jak na robienie kariery w show biznesie, bo to najlepiej jak ktoś ma kilkanaście lat, no 20 niech będzie, prawda? Ale już nie więcej, broń Boże. Tymczasem Cohen najpierw stał się uznanym poetą, prozaikiem, potem dopiero zabrał się za pisanie, nagrywanie ballad. Ale dobrze zrobił. Dobrze zrobił, tak jak się czyta jego wczesne rzeczy, to no, to, co największego zrobił w literaturze, to rzeczywiście są ballady. No i jeszcze jedna śmieszna, czy ja wiem, śmieszna, no taka ciekawa może rzecz związana z Zuzanną. Otóż parę lat po napisaniu tej piosenki Cohen sobie znalazł taką swoją własną, prywatną Zuzannę właśnie. Przepiękną dziewczynę o imieniu Zuzanna, z którą się ożenił, z którą miał dzieci, z którą się w końcu po wielu, wielu latach rozwiódł. Tak, no, tak bywa czasem, ale chyba jednak najważniejsza kobieta w jego życiu. Także coś te imię Zuzanna go prześladowało. No to teraz po tym przydługim wstępie piosenka. Thank you.
wojsku łodzi, możesz zostać z nią do rana. Wiesz, że trochę źle ma w głowie, lecz dlatego chcesz być tutaj. Proponuję ci herbatę oraz chińskie pomarańcze. I gdy właśnie chcesz powiedzieć, że nie możesz jej pokochać, zmienia twoją